To mam na imię Sylwia. Jak widać, jestem siostrą zakonną. I Pan powołał mnie do zgromadzenia franciszkanek misjonarek Maryi. I jestem tutaj szczęśliwa. I obecna taka moja główna misja to duszpasterstwo młodzieży i powołań. To tak się chcę przedstawić dla tych, którzy mnie może nie znają. Powiedzę osoby, które nie znam. I dzisiaj podczas tej naszej powołaniowej konferencji spotkamy się z bogatym młodzieńcem. Tak nam przypadło. Na początku jednak chciałam Wam zadać pytanie. Sznurek czy nitka? Co może trzymać na uwięzi? Kto mi odpowie? Jakie macie propozycje? Sznurek czy nitka? Wziąłam trochę taką grubszą nawet, żeby ją było widać. Co może trzymać na uwięzi? Jedno i drugie. Okay. Dzięki za tą odpowiedź. Jeszcze do tego wrócimy. Bądźcie czujni, w pewnym momencie będzie o tym. Na początku chciałabym, abyśmy posłuchali Ewangelii, właśnie nad którą spróbujemy się wspólnie zatrzymać. Tej Ewangelii o bogatym młodzieńcu. Można ją odnaleźć zarówno w Ewangelii według świętego Mateusza na przykład, ale myślę, że taki piękniejszy opis, bardziej bogatszy, jest w Ewangelii według świętego Marka. I chciałabym go przytoczyć, chociaż ja się bardziej posługiwałam przy przygotowaniu konferencji właśnie z Mateusza. A potem tak czułam, że muszę jeszcze przeczytać ten i mówię, to jest to. Posłuchajcie proszę. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj. Czcij swego ojca i matkę. On mu odpowiedział, nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu, jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Bardziej przy końcu powiem, dlaczego wybrałam akurat ten przekład. Ale to później. Ale tak jak mówiłam, przy konferencji będę się posługiwała Ewangelią według świętego Mateusza. I to, co chciałam, aby Wam się kojarzyło po tej Ewangelii, to żeby Wam się kojarzyły takie trzy słowa. Przyjść, zapytać, usłyszeć. Ja to nazywam takim powołaniowym PZU, tak żeby się kojarzyło. I zatrzymajmy się chwilkę tak przy każdym z nich. Pierwsze takie słowo, które tutaj nam się narzuca, to właśnie przyjść. Przyjść do Jezusa z pytaniem. Młodzieniec nie stawiał Jezusowi pytania z dystansu. Jakiejś odległości, nie stawia przez osoby trzecie. Może już spotkał Jezusa wcześniej, może słuchał Jego nauk, może widział cuda, a może usłyszał o Nim od kogoś innego. No tego to nie wiemy, ale w tym momencie widzimy, że przychodzi sam, konkretnie, z pytaniem, z dylematem serca, który nosi w sobie. I on się zbliżył do Jezusa. Ten tutaj z Ewangelii Marka mamy taki bogatszy przekaz, bo Marek mówi, że on przybiegł i upadł przed nim na kolana. Myślę, że to jest takie mocne i nam się może też skojarzyć z modlitwą. To jest nasza postawa modlitwy, gdy my pytamy, gdy my przychodzimy do Boga, przychodzimy na modlitwę przed Jezusa. I ten bogaty młodzieniec może pokonał jakiś lęk w sobie, może jakieś miał irracjonalne uprzedzenie i staje przed nim ze swoim pytaniem. Odkrywa przed Jezusem swoje serce. I to jest takie ważne, żebyśmy to zobaczyli dzisiaj w Ewangelii. Też on skierowuje do Jezusa pytanie,
które jednocześnie jest takim stwierdzeniem, czy nawet wyznaniem wiary w Jezusa, bo on nazywa go nauczycielem. Dalej mówi nauczycielem, że jest nauczycielem dobrym i pyta go o dobro konkretnie. Pyta go o dobro. I w tym momencie Jezus pokazuje mu, aby się zastanowił głębiej nad swoją relacją do Pana Boga. Pyta go, dlaczego nazywasz mnie dobrym? I właśnie, co ty możesz dzisiaj powiedzieć o swojej relacji do Jezusa? Dlaczego w Niego wierzysz? Dlaczego On jest dla ciebie ważny? Kim dla ciebie w ogóle jest Jezus? W takim twoim osobistym doświadczeniu, doświadczeniu wiary, twoim doświadczeniu życia. Myślę, że takie pytanie może chcieć nam Jezus postawić dzisiejszego wieczoru. Czego możemy właśnie nauczyć się tego bogatego młodzieńca? To właśnie tej odwagi przyjścia, tego szukania, tego pójścia z pytaniami właśnie do Niego. Postawienia tego życiowego pytania właśnie Bogu, a nie gdzieś tam wszędzie dookoła. Wśród ludzi, może napisze do jakiejś gazety, do rubryki, prawda, mi psycholog, czy ktoś odpowie. Nie, przychodzi do Jezusa. Przychodzimy do Jezusa. I to jest myślę, taka droga, którą wskazuje nam dzisiaj ten młodzieniec, że warto przyjść do Jezusa. Nawet właśnie paść przed Nim przy kolana, na kolana i otworzyć swoje serce. Drugie słowo, które stąd tak wybrzmiewa, to zapytać, zadać pytanie o dobro, o życie wieczne. Właśnie jest to takie życiowe pytanie. Młodzieniec stawia sobie właśnie takie najważniejsze pytanie życia i stawia je z głębi serca. On pyta, nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? On chce poznać sekret osobistego zbawienia. Nie? Dla niego to jest bardzo ważne. On jest przekonany, że służenie Bogu, że miłość do Boga, a co za tym idzie też konkretne wybory, decyzje, są wyrazem odpowiedzialności Jego i są też odpowiedzią na powołanie. I dlatego on pyta, co ja mam czynić? Znalazłam takie słowa Jana Pawła II, który powiedział, że właśnie to pytanie ma kluczowe znaczenie w życiu każdego człowieka i nikt nie może się od niego uchylić. Ono bowiem dotyczy dobra moralnego, które należy czynić, oraz życia wiecznego. Czyli to jest naprawdę ważne pytanie, z którym stawał bogaty młodzieniec, staje każdy młody człowiek. O sens mojego życia, każdy wierzący w Chrystusa, jaka jest moja droga do zbawienia, jak ja mam to zrobić? I młodzieniec, pytając, które przykazania, to on przez to pytanie naprawdę chce zrozumieć, co jest najważniejsze. Bo wie, że jest wiele przykazań, wiele przepisów prawa i pyta się, co jest najważniejsze. I potem pięknie też to pokazuje jego serce, że on mówi, zachowałem te wszystkie przykazania od młodości. Te wszystkie, które w mnie zachowywałem. On naprawdę był dobrym Izraelitą. Człowiekiem wypełniającym prawo. No po ludzku nic do zarzucenia. Naprawdę. On wszystko wypełnia od młodości, nie? Ale jednak coś go niepokoiło. Było coś takiego właśnie, co nie dawało mu takiej radości, takiego spełnienia, nie? I to było taką przyczyną szukania głębiej, szukania bardziej, skoro on pytał, no czego mi jeszcze brakuje? I widać właśnie, że on odczuwa jakiś taki brak, skoro przyszedł do Jezusa, skoro pytał. Skoro mierzył się z tym pytaniem, właśnie, czego mi jeszcze brakuje? To są takie słowa kogoś, kto szuka, czego jeszcze nie odnalazł. I młodzieniec ten był wciąż taki niezadowolony, można powiedzieć, niespełniony. Odczuwał ten brak. On gdzieś głęboko czuł, że brakuje mu kawałka z układanki, jaką jest życie. Że, no tak jak mówi się, brakuje takiej kropki nad i. Że wydaje się, że ma wszystko, wszystko jest dobrze. Właśnie nic do zarzucenia, ale jednak to jeszcze nie to, nie? I Jezus w tym momencie wzywa go do zrobienia takiego kroku poza wymagania prawa. Oprócz prowadzenia tego życia takiego zgodnego z przykazaniami, zaprasza właśnie go do tego, aby stał się doskonałym w swym oddaniu się Bogu. Właśnie tutaj mu zaproponował poprzez to zostawienie wszystkiego i pójście za Nim. No, była to wymagająca perspektywa, prawda? Miał bowiem wiele posiadłości. Gdzieś wyczytałam w komentarzu, że
to była taka pewnie grupa ludzi, gdzie niewiele takich osób miało posiadłości, więc naprawdę pewnie był jednym z nielicznych. To może sobie wyobrazić te posiadłości, te bogactwa, to znaczenie, że to było ważne. On miał wiele posiadłości i słyszymy, że odszedł zasmucony, bo właśnie wybrał to przykucie do swojego majątku, do bogactwa, do komfortu, może też do tego znaczenia społecznego, do wpływów. Nie wiemy, ale właśnie odszedł zasmucony. I kolejne takie słowo, trzecie, które się tutaj wyłania, tak przynajmniej ja je uchwyciłam, to jest usłyszeć, słowo usłyszeć. Ale w takim głębszym znaczeniu, bym powiedziała w takim znaczeniu rozeznania, takiego zobaczenia, czego mi naprawdę brakuje, czego ja pragnę i co na to mówi mi Pan Bóg. Gdzieś na nowo zobaczenia, co ja mam w sercu, słuchania, co On mówi na to i zobaczenia tak tego w takiej szerszej perspektywie, nie tylko takich mojego patrzenia. Założycielka mojego zgromadzenia, za świętym Janem od Krzyża, który wielki był mistykiem karmelitańskim, ona przestrzegała siostry, przytaczając porównanie z ptakiem. Brzmi ono właśnie tak. Nieważne, czy ptak jest przywiązany grubym sznurkiem, czy małą nitką. Jedna i druga go wstrzymuje i nie pozwala wzbić się w górę. Podobnie jest z naszym duchem. Możemy mieć skrępowane serce. Właśnie, czy ten sznurek gruby, może łańcuch, czy nitka, może być jeszcze cięższa nitka, ale coś nas zatrzymuje, coś nie pozwala nam zlecieć. I to może być taka jedna jakaś mała rzecz, która tak cię utrzyma w niewoli, właśnie by oddać się całkowicie Bogu i pójść tą drogą, którą cię wskazuje, której pragnie dla ciebie. Może to być coś jak taka kłoda, która jest taką przeszkodą przed decyzją oddania swojego życia Bogu. Że jest taka sytuacja, że czujesz, że to jest to, że to twoje miejsce, że miłość Boga jakoś cię pociąga, że masz coraz więcej znaków, ale boisz się. I boisz się właśnie, lub nie chcesz zrobić tego kroku, bo właśnie w historii Jezusa widzimy, że młodzieniec stawia ci dziś to pytanie, co jest twoim sznurkiem lub co jest tą twoją cienką nitką, co trzyma cię tak, że nie potrafisz właśnie żyć pełnią życia, że cię zatrzymuje. A przecież Jezus powiedział, przyszedłem, abyście mieli życie, byście mieli w obfitości. I On naprawdę tego pragnie dla nas, nie? Żebyście mieli życie w obfitości, żebyście żyli pełnią szczęścia. Właśnie, co jest twoim sznurkiem i nitką, czy lub nitką? I to nie musi być też wcale kwestia pójścia do zakonu, czy zostania księdzem. Może masz powołanie do małżeństwa, a jest coś takiego właśnie, co staje jako przeszkoda. Że może nie wierzysz w to, że możesz być dobrą matką, dobrą żoną, dobrym ojcem, mężem. Bo właśnie twoja historia życia, może trudne wydarzenia, narzucają ci takie patrzenie. Więc boisz się zaryzykować, boisz się wejść w relację, budować ją z tą drugą osobą i z Panem Bogiem. Może tak być. Mój dobry znajomy podzielił się ze mną kiedyś takim swoim doświadczeniem. Był on w związku z dziewczyną i trudne różne sytuacje, nieporozumienia odbierał przeciw sobie. Że to koniec związku będzie, że on się nie nadaje, bo to jest właśnie ta jego przyszłość, tak mu się narzuca, że on nie podoła, że to już jest koniec, że jak jest coś źle, no to jakby nie ma rozwiązania. I to go bardzo też jakoś zamykało, smuciło, ale właśnie usłyszał od tej swojej drugiej połówki, że to nie oznacza koniec związku, że to już jest wszystko przegrane, że on się nie nadaje, że oni mogą to razem przepracować, że oni mogą razem to nieść, rozwiązywać, że jakieś przeszkody, jakieś trudności, to nic nie zmienia, oni mogą sobie dać na to czas. Rzeczywiście ona okazała się dla niego takim wsparciem w tych takich ważnych początkach, gdzieś tam też później małżeństwa. No jest to takim pięknym małżeństwem, żyjącym świadomie, tak bardzo się wspierającym. On też jest takim bardzo dobrym, troskliwym ojcem swoich dzieci. Mimo też, że doświadczył wielkiego też takiego trudu, zranień w relacji z swoim ojcem. I gdzieś słyszę, jak on opowiada, czy spotkałam się właśnie z nim, z jego rodziną, to właśnie widziałam tą miłość i to szczęście, nie? Że to jest ta droga, że on naprawdę się czuje w tym szczęśliwy. Że ta miłość do żony, do dzieci, jak on opowiada, jak się troszczy, jak razem budują, to jest właśnie to, nie? Gdyby się wcześniej gdzieś zatrzymał na tym, że nie, ja się nie nadaję, no bo pierwsza, druga sytuacja,
nie byłoby tego małżeństwa. Zrezygnowałby z tej drogi. A okazało się, to jest droga dla niego. Miał inne możliwości. Korzystał, chciał nawet wejść w inne możliwości. Potem przyszedł, że to była ta droga dla niego. I to nam pokazuje właśnie, że może być coś takim, co staje przeszkodą, ale jeśli to Bogu to oddamy, jeśli wejdziemy w to, to naprawdę się okaże po czasie, że to jest droga dla nas i my naprawdę będziemy szczęśliwi na tej drodze. I myślę, że to jest takie ważne, żeby też gdzieś też słuchać takich świadków, którzy nam pokazują, że można, że warto gdzieś się trudzić, oczekiwać, mieć nadzieję. Czego właśnie uczy nas bogaty młodzieniec? Się słuchania Boga, usłyszenia, jak On patrzy na nas, jak patrzy na nasze życie. A przecież On nas zna najlepiej, prawda? On nas tworzy, On zna wszystko o nas. I zna drogi, jak nas uszczęśliwić. Naprawdę, to nie jest takie, że Panu Bogu nie zależy na mnie. Zależy. Nikomu innemu na świecie tak nie zależy jak Jemu. Bo On jest Bogiem, w dodatku jest Bogiem, który kocha. I nikt o tym nie zapomni. To spotkanie z młodzieńcem uczy takiego właśnie rozeznawania, takiego patrzenia w swoje serce, takie najgłębsze pragnienia. To jest bardzo ważne. Zobaczenia, co ja mam tak głęboko w sercu, bo to tak najbardziej pokazuje nasze powołanie. Może mieć różne takie przykurzone, zablokowane, ale serce w głębi nam pokaże, do czego nam się wyrywa serce. W głębi serca, w głębi naszej duszy, przecież w sumieniu Duch Święty jest. Jesteśmy mieszkaniem Boga. I ten głos jest zawsze taki pewny. Bogaty młodzieniec pokazuje, że Bóg wychodzi z propozycją, że podpowiada drogę szczęścia, ale też, że człowiek ma wolność i może ten dar, może tą propozycję przyjąć, ale może też odrzucić. Może skupić na tym, co zyska, co otrzyma, co będzie takim darem od Boga w podjęciu konkretnej tej drogi, gdzie doświadczy właśnie tej pełni, ale może też skupić się na tych swoich posiadłościach i odrzucić propozycję Boga. Jego delikatne zaproszenie do tej właśnie zażyłej relacji z Nim. I tak już też podsumowując, zbliżamy się do końca, Jezus mówi do młodzieńca, pójdź za mną. I skierowuje to zaproszenie także dzisiaj, do Ciebie. I właśnie, czyżby więc wzywał Cię do porzucenia najgłębszych pragnień, marzeń, może do porzucenia udanej kariery zawodowej? Być może niektórych z Was tak, ale o wiele bardziej prawdopodobne jest to, że prosi Cię, abyś dał Mu pierwszeństwo w swoim życiu. Przed tym wszystkim właśnie co jest, takie ważne, o co zabiegasz, byś Mu pozwoliła działać w swoim życiu dla Twojego dobra, dla dobra innych, dla Twoich bliskich. I właśnie niezależnie od konkretów Jezusowego wezwania, to jest zawsze zaproszenie takiego oderwania się od siebie, do takiego kochania bardziej, wychodzenia poza siebie. Jest to takim wezwaniem do większego otwarcia się właśnie na taką drogę, którą Pan Bóg Ci pokazuje. I też do takiego zaufania. No właśnie, ale zaufanie to taki temat, który często mówimy i jak słyszę, że nie jest łatwo zaufać. Więc jak możemy się uczyć tej drogi zaufania? I takim dobrym sposobem dzisiaj też gdyby była czytana Ewangelia z Matki Bożej Różańcowej, święta, słyszelibyśmy scenę zwiastowania, Magnifikat, zresztą psalm, pieśń Maryi, Magnifikat. Właśnie to jest to. Takim dobrym sposobem uczynia się zaufania, z przypominania sobie, co Bóg uczynił w moim życiu. Tak jak robiła to Maryja, jak Izrael, gdy wyszedł z Egiptu, ciągle to sobie powtarzał, może być do znudzenia, żeby nie zapomnieć tego działania Boga. Właśnie, żeby zobaczyć, właśnie, że patrząc na Jego dobroć, na to, jak się troszczy o mnie, jak się troszczył wcześniej, nabierać tego zaufania, że On się zatroszczy też i w przyszłości. Niezależnie od tego, co się stanie. Że On naprawdę, On jest Bogiem Wszechmocnym i On ma moje życie w swoich rękach, dobrych rękach. Ja się nie rozpadnę, nie rozsypię. On jest, On mnie trzyma. On mnie trzyma. Prosić Ducha Świętego, aby Ci też dał przypomnieć takie momenty, gdzie doświadczyłaś takiego działania Pana Boga, takiej troski. Może sobie wypisz i będzie ciężko, to sobie czytaj, przypomnij. Tak, to i to Pan Bóg dla mnie uczynił. Dlatego mogę Mu zaufać. To i to uczynił w życiu innych osób, które mi o tym mówiły. I to pomaga, to uczy zaufania. To, co jeszcze jest takie właśnie ważne, dlaczego chciałam też przeczytać
tą Ewangelię z Marka, bo tu jest takie zdanie, którego słowa, których nie ma u Mateusza. Jest takie zdanie. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością. Myślę, że bardzo ważne. Mateusza tego nie ma. Można się tego domyśleć. Można powiedzieć, że bogaty młodzieniec też może mógłby się domyślać. Chrystus chce twojej przyjaźni. I bogaty młodzieniec, on przyszedł, on pytał, on słuchał, ale chyba nie zauważył mówiącego spojrzenia Pana. Ewangelista przekazuje. On może nie zauważył. Nie zauważył tego, że Jezus chciał być dla niego kimś więcej niż tylko nauczycielem, którego pytał dobro. Chciał być tak blisko, że dzieli z nim codzienność. I gdzieś nie usłyszał pewnie tego wezwania z serca Boga, który kochał, ale właśnie nie zaufał temu wezwaniu, które usłyszał. Bo Jezus powiedział, tak, to co wypełniasz, to jest dobrze, ale jeśli chcesz być doskonały, jeśli chcesz być szczęśliwy, sprzedaj to, zostaw to i idź za mną. I tutaj właśnie jest jednak ten bogaty młodzieniec, no nie zaufał temu wezwaniu, odszedł zasmucony. Bo skupił swój wzrok pewnie bardziej na tych bogactwach, które musi zostawić, niż właśnie na tej drodze takiej do pełni szczęścia, którą mu wskazał Jezus. I takie dosłownie ostatnie pytanie dla ciebie. Czy jest w tobie rzeczywiście takie pragnienie świętości? Takiego bezwarunkowego oddania się Jezusowi? Innymi słowy, czy to pragnienie jest większe od innych twoich pragnień? Tak, że potrafisz zostawić wszystko dla Niego. O to chodzi w naszej drodze takiej wiary, powołaniu chrześcijańskim. Czy to powołanie do świętości jest dla mnie najważniejsze, do tej bliskości z Bogiem? Chciałabym, byśmy teraz kończąc powtórzyli te trzy słowa kluczowe, żeby nam zapadły w pamięć, żeby może gdzieś czasem przypomniały, były takim bodźcem do tego, żeby tak jak bogaty młodzieniec uczynił. Właśnie, żeby przyjść, żeby zapytać i żeby usłyszeć tak całym sercem na nowo. I spróbuj właśnie je zastosować w swoim życiu. Dziś, jutro. I na koniec chciałam jeszcze przeczytać wiersz Mieczysława Czajkowskiego, a po nim zaprosić was do chwili takiej ciszy i refleksji. Powiedziałeś, że jesteś światłem, a my chodzimy w ciemności. Czy oślepiają nas twoje promienie, czy wypalają nam oczy? Widziałem ćmę lecącą do ognia. Żar przypalał jej skrzydła. Powtarzała swój lot z uporem, aż stała się płomieniem.